Nazywam się Piotr Polański, jestem lekarzem rodzinnym i prowadzę swoją własną praktykę lekarza rodzinnego od ponad 20 lat. Intensywnie od ponad 10 lat zajmuję się ultrasonografią i mogę powiedzieć, że wiem wszystko o możliwościach, potrzebach i ograniczeniach lekarzy rodzinnych względem ultrasonografii. Mam to szczęście, że pracę zacząłem naprawdę na dobrym sprzęcie, czyli na Logiku P5. Obecnie pracuje na wersanie Platinum Premier. Jest aparatem wszechstronnym, wydajnym i na tyle silnym, że nie widzimy ograniczeń podczas normalnej pracy. Ten aparat posłuży zarówno lekarzowi rodzinnemu, jak i także może być wielofunkcyjnym kombajnem w małej przychodni, gdzie będzie współdzielony pomiędzy radiologa, ortopedę, kardiologa, ginekologa lub lekarza innej specjalności. Co jest ograniczeniem przy zakupie aparatu USG przez lekarza rodzinnego? Oczywiście cena. Dla potrzeb tego wykładu zrobiłem swoje zestawienie. Może wygląda ono na pierwszy rzut oka trochę skomplikowanie, ale weźmy pod uwagę, że nie kupujemy samochodu ze swoich opodatkowanych pieniędzy. Kupujemy sprzęt do pracy sprzęt, który ma z jednej strony ratować zdrowie i życie niejednokrotnie naszych pacjentów, ale i także musi być taki, na jaki nas stać w tym momencie. Więc zawsze jest kompromis pomiędzy tym co chcielibyśmy, co jest najlepsze na świecie, a tym co po prostu uda nam się zakupić. Z prostej kalkulacji wynika, że ja jako właściciel 3000 ZOZ-u mogę pokusić się o zakup aparatu klasy Versana Premier. To, co jest ważne dla takich lekarzy jak ja, którzy siedzą na wysuniętych placówkach i nie zawsze są pewni swoich możliwości. To przede wszystkim możliwość pogłębiania swojej wiedzy i tak zwanego refreszu umiejętności dzięki funkcji Scan Coach, mamy do dyspozycji wtedy całkiem sprytną aplikację uczącą, gdzie z jednej strony mamy pokazane anatomicznie, jak wygląda obraz z głowicy, która na animowanym filmie pokazuje, jaki fragment ciała jest wycinany, mamy obraz referencyjny, mamy obrazy, które opisują poszczególne narządy i także możemy tak długo się bawić, aż uzyskamy podobny efekt. Kolejną ważną funkcją dla osoby, która pierwszy raz siada do obcego aparatu, jest funkcja My Trainer. Tutaj w postaci animacji widzimy jak skonfigurować aparat, jak uzyskać takie rzeczy jak połączenia, jak skonfigurować dodatkowe funkcje, a tych dodatkowych jest naprawdę dużo. Aparat klasy Versana Premier posiada doskonałe funkcje obrazowania. Obrazowanie to przede wszystkim głowice. W tym przypadku Konweksowa C1.5, liniowa L6.12, które zapewniają naprawdę dobre obrazy. Jeżeli dodamy do tego jeszcze funkcje sprzętowe, mamy możliwość naprawdę swobodnego i wiarygodnego obrazowania. To co interesuje każdego lekarza, to z jednej strony szybkość badania. Nie będziemy się bawić przy każdym pacjencie w ustawianiu parametrów. Jest tutaj taki czarodziejski przycisk Wiz, który w sposób dynamiczny po jednym ustawieniu parametrów danego narządu będzie nam trzymał Całość parametrów, bez względu na to, z którego kąta ten narząd oglądamy. Znaczne ułatwienie i przyspieszenie naszej pracy. Jeżeli mówimy o współczesnym aparacie ultrasonograficznym, to przede wszystkim funkcje Dopplerowskie. Tutaj producent wyposażył ten sprzęt w dobrej klasy Doppler mocy w doskonały Doppler kolorowy, ale i także mamy funkcję B-Flow, która na drodze niedoplerowskiej pokazuje przepływ w zmienionych chorobowo narządach. Bardzo przydatna funkcja, jeżeli chodzi o chorą wątrobę. Przydatna funkcja także w przypadku obrazowania nerek, czy tarczycy, czy guzów powierzchniowo leżących. W aparatach tej klasy zazwyczaj na obrazowaniu się kończy. Tutaj mamy dopiero festiwal funkcji dodatkowych. Jako lekarz rodzinny nie rekomenduję przypisywania wszystkiego do klawiszy funkcyjnych. Klawiszy z bezpośrednim dostępem mamy cztery na konsoli, ale i także na pierwszej linii klawiatury możemy pod każdym z klawiszy też zaprogramować. Kolejną z innych funkcji. Ja rekomenduję, żeby na pierwszym klawiszu była funkcja Logic View. Bardzo fajna, przydatna funkcja, która umożliwia obrazowanie narządów, które po prostu się nie mieszczą w ekranie. Z jednej strony możemy wywołać funkcję wirtualnego konweksu na głowicy liniowej, ale często jest to i tak za małe, więc funkcja Logic View umożliwia składanie obrazów panoramicznych w sposób ciągły, tak, żeby ocenić wielkość i strukturę całych narządów, np. dużego płata tarczycy lub ścięgna Achillesa, czy przy przepływach naczyniowych długość całego danego naczynia. Kolejną ciekawą funkcją jest funkcja 3-4D. I to jest ciekawostka, bo z jednej strony mamy kompromis, że nie posiadając drogiej głowicy wolumetrycznej, także możemy uzyskać zupełnie przyzwoite obrazy. Dość ciekawą funkcją jest także elastografia. Z jednej strony możemy powiedzieć niestety, bo jest to tylko elastografia uciskowa, ale dzięki niej możemy określić elastyczność tkanek. Przed i po naprężeniu. Wykorzystujemy do tego celu zwykłe dołączone głowice, nie potrzebujemy dodatkowego sprzętu, a rozszerza nam to nasze możliwości diagnostyczne. I tak taki pacjent będzie przekazany do ośrodka referencyjnego. Jeżeli chodzi o kolejne przydatne funkcje, to ja najczęściej używam pomiaru grubości blaszki wewnętrznej na tętnicy szyjnej. Prosty, intuicyjny. Nie trzeba się bawić w zbieranie wielu pomiarów, możemy zobaczyć to od razu. Także przepływy na tętnicach szyjnych robione są w sposób automatyczny, zunifikowany i wystarczający do wstępnej oceny w gabinecie lekarza rodzinnego, a uważam, że i także dla specjalisty funkcje te są bardzo, bardzo pomocne. Być może już nie tak często, ale wykorzystuję w swojej pracy narzędzia z grupy Follow-up Tools. Mamy grupę pacjentów, których obserwujemy z łagodnymi zmianami, ale chcielibyśmy znać dynamikę i to, czy te zmiany nie wykazują progresji w czasie. W dość prosty sposób możemy mapować te zmiany, uzyskiwać podobne obrazy. Poprzez nakładanie od razu widzimy, czy te obserwowane zmiany są stałe. Zakup aparatu jest zazwyczaj wielkim wydarzeniem dla firmy. Super, jeżeli ten aparat jeszcze pięknie wygląda i doskonale się sprawuje. Versana Premier to przede wszystkim duży ekran na mobilnym ramieniu. To także mobilna konsola, którą można w prosty sposób dostosować dla różnej wysokości lekarzy, do ich preferencji, do ich możliwości. To także bateria, która umożliwia podtrzymanie podczas krótkotrwałych utrat prądu lub podczas przewożenia z gabinetu do gabinetu. To wszystko sprawia, że mamy do czynienia z dość ekskluzywnym sprzętem.